Cześć wszystkim! Witajcie w czwartym odcinku naszej serii o najciekawszych atrakcjach Nowego Jorku. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, koniecznie kliknij przycisk subskrybuj, żeby nie przegapić żadnej z naszych fascynujących przygód. A jeśli już jesteś z nami, pamiętaj, że Twój komentarz i łapka w górę są dla nas bardzo ważne. Gotowi na kolejną dawkę niezapomnianych wrażeń? Zaczynamy! W poprzednich odcinkach odwiedziliśmy budynek One Vanderbilt, Times Square oraz Park Highline. Jeśli jeszcze ich nie widzieliście, koniecznie kliknijcie w linki w opisie i zobaczcie, co przegapiliście. A teraz zapraszamy Was na niezwykłą wycieczkę po jednym z najbardziej fascynujących i unikalnych miejsc w Nowym Jorku – Little Island. Właśnie tak, to sztucznie stworzona wyspa na rzece Hudson, która wyróżnia się swoim niezwykłym designem i bardzo bogatą ofertą atrakcji. Wyobraźcie sobie park zawieszony ponad taflą wody, wsparty na 132 pylonach przypominających tulipany. Brzmi jak coś z filmu science fiction, prawda? A jednak to miejsce istnieje naprawdę. I dzisiaj się tutaj znajdujemy i opowiemy Wam o nim wszystko. Projektant parku Thomas Heatherwick, który wcześniej zaprojektował m.in. brytyjski pawilon na Expo 2010 w Szanghaju, inspirował się naturalnym kształtem tulipanów, które odpowiadają za unikatowy wygląd pylonów podtrzymujących ten park. Dzięki temu Little Island stało się nie tylko miejscem wypoczynku, ale również prawdziwym dziełem sztuki. W parku znajdziecie mały amfiteatr, liczne punkty widokowe, alejki do spacerowania, a nawet pagórki, które umożliwiają w niektórych miejscach małą wspinaczkę. To idealne miejsce dla osób w każdym wieku, zarówno dla młodszych, jak i dla starszych. Podczas spaceru napotkacie na swojej drodze różne instalacje artystyczne, takie jak interaktywne instrumenty muzyczne, na przykład organy, na których można zagrać, stąpając po specjalnych płytkach wydających dźwięki. Po drodze bawcie się także kółkami z namalowanymi wzorami, które zakręcone tworzą niesamowite złudzenia optyczne. Ciekawostką jest fakt, że park ufundowali prywatni inwestorzy. Biznesmen Barry Diller i jego żona, projektantka mody Diane von Furstenberg. A co więcej, na budowę tego niezwykłego miejsca wyłożyli ponad 260 milionów dolarów, z czego sam cement kosztował aż 80 milionów. Historia tego miejsca sięga 2014 roku, kiedy powstał projekt parku. Budowa ruszyła z przerwami w 2016, a oficjalne otwarcie nastąpiło 21 maja 2021 roku. W nocy Little Island staje się jeszcze bardziej magiczne, dzięki pięknemu oświetleniu. Z tarasów widokowych natomiast rozciągają się przepiękne panoramy na drapacze chmur na Manhattanie, takie jak One World Trade Center, Empire State Building czy One Vanderbilt. Po spacerze po wyspie możecie udać się na wejście do Highline Parku, a następnie odwiedzić centrum Chelsea Market, gdzie czeka na Was mnóstwo pysznego jedzenia. A po posiłku warto wybrać się na spacer wzdłuż rzeki Hudson, podziwiając zachwycające widoki na Manhattan. W parku Little Island można też posłuchać występów na jednej z trzech scen, na których odbywają się przedstawienia teatralne, koncerty czy inne wydarzenia artystyczne. Dzięki temu park stał się nie tylko miejscem relaksu, ale również kulturalnym centrum Nowego Jorku. Little Island to również doskonałe miejsce dla miłośników przyrody. W parku znajdują się różnorodne gatunki roślin, które tworzą niepowtarzalny krajobraz. Bujna zieleń to doskonałe tło dla wspólnych zdjęć czy pikników na trawie. Dla osób z niepełnosprawnościami park oferuje specjalne udogodnienia, takie jak rampy, podjazdy i windy, które ułatwiają poruszanie się po terenie Little Island. To ważne, że wszyscy mają równe szanse na korzystanie z uroków tego miejsca. Podsumowując, Little Island to miejsce, które z pewnością warto odwiedzić podczas pobytu w Nowym Jorku. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem sztuki, architektury, przyrody, czy po prostu chcesz odpocząć
i nacieszyć oczy pięknymi widokami. To miejsce jest zdecydowanie dla Ciebie. Mam nadzieję, że nasza dzisiejsza wycieczka po Little Island dostarczyła Wam wielu ciekawych informacji i zainspirowała do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, koniecznie zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmikami z serii o atrakcjach Nowego Jorku. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego. Cześć.